za muzyka. Ta muzyka już jest zakazana. Już nie wolno jej grać. Tak samo jak nie wolno dobranocek wyświetlać. Ha, ha, ha. Bardzo dobry pomysł. Bardzo dobry pomysł telewizji, że zakazali tego gówna. Może nie? Może nie? Co to było? Czym były dobranocki? No przecież państwo też je oglądali. Koszmar stereotypów, propaganda nietolerancji i promocja złych zachowań. No nie tak? Pierwszy przykład z brzegu, proszę. Muminki. Co jest głównym tematem muminków? GMO! Tak, tak. O, nie ma się z czego śmiać. Żywność genetycznie modyfikowana. A co za tym idzie? Obżarstwo, proszę państwa. Czy wy wiecie, że Polska jest pod względem liczby otyłych dzieci krajem na drugim miejscu? Tak. A to wszystko z powodu oglądania muminków. Oczywiście. Czy wyście zauważyli, że wszystkie postaci złe występujące w muminkach są chude? Tak. Proszę bardzo, pierwszy przykład z brzegu. Ryjek. Co? Zdrowy, energiczny, wysportowany, elegancki. Jak jest przedstawiony? Jako menda złośliwa jakaś taka. Intrygant. Jeszcze to imię takie. Ryjek, że coś złego, tak? Że świński. Proszę, następny przykład. Mała Mi. Błyskotliwa, drobniutka, elegancka, wysportowana. Jak ją przedstawiają twórcy? Jako jakąś intrygantkę, jakąś mędę taką złośliwą. Jeszcze to naśmiewanie się ze wzrostu. Mała Mi. A co to nie można jej było nazwać, nie wiem, po prostu, nie wiem, średniego wzrostu Mi? Albo po prostu, nie wiem, Mi? Następna postać. Włóczyki. Zdrowy, elegancki, szczuplutki. Jak wygląda, że z kijem łazi i że szmatami przykryty? No dobrze, może się za często nie przebiera, po prostu spaceruje, ale w ogóle coś na grzbiecie ma, a nie jak ta cała banda golizny, która tam lata. Jedna z grzywką, drugi w kapeluszu. No co, nie jest tak? Przecież to jest promocja zboczenia. Teraz zagadka, proszę państwa. Odgadujemy, co to było. Rzecz dzieje się w oddalonej od cywilizowanego świata krainie. Nikt nie ma komórki, nikt nie ma internetu. Wszyscy spełniają z góry przydzielone im zadania. Białe uniformy skrywają chude, zabiedzone ciałka, sine. Proszę bardzo, ktoś wie, co to było? Aha! Widzę, że jest tutaj zarażonych dobranockami mnóstwo. Tak jest. Chodzi mi o smerfy. Rządzi tą całą bandą komunistyczny kacyk. W czerwonej czapeczce, ojciec narodu, wie wszystko, udziela odpowiedzi na każdy temat. Pseudonim rewolucyjny Papa Smurf. Kobiety nie są pokazywane w tej bandzie, poza jedną blond reżimową k***ą. No nie jest tak? Nie jest tak? Oczywiście, że tak jest, tak. Jedyna postać dobra i szlachetna w całym tym bajzlu to jest Gargamel. Tak, on szuka tych smerfów po tym całym lesie, chce im pomóc, co odnaleźć, ale nie może znaleźć tego niewolniczego obozu pracy. I jak jest pokazywany? Jako bezzębny, jakiś wyłysiały, wyliniały staruszek. I że on chce zjeść smerfy. On. Ktoś widział, jak chociaż jednego zjadł? I czym on będzie te niebieskie g***o żuł? Tymi bezzębnymi dziąsłami? A to w ogóle smaczne jest? To jest po prostu ludzkie pojęcie, przychodzi. Przykłady można mnożyć, proszę państwa. Proszę, Reksio, tak? Zapchlony, nie wiadomo czy szczepiony, lata bez smyczy i kagańca po podwórku, w którym już jest g***a po kolana, a nie... Bo nikt nie sprząta kup po swoim przyjacielu, nikt nie sprząta, tak? Pomysłowy Dobromir. Co to jest? Przecież to jest wykorzystywanie nieletniego do ciężkiej fizycznej pracy przez dziadka. No tak, a to jeszcze nie wiadomo, czy to jest jego dziadek, a nie jakiś faszysta z Wehrmachtu. Proszę, dalej jedziemy. Bolek i Lolek. Dwaj autystyczni debile. Oni się do siebie ludzkim słowem przez całe życie nie odezwali. Może ludzka mowa im nie jest do niczego potrzebna w tym, co tam robią ze sobą, a tak zwana Tola została tam zesłana dla niepoznaki, tak? Tak. Żwirek i Muchomorek.
Pedalski Uniwersytet III wieku. Dwa stare dziady tarzają się w mchu i paprociach. No to jest przykład dla dzieci. To jest przykład dla dzieci, tak? A nie jest tak? Proszę Państwa, dalej jedziemy. Makowa panienka. O, już się Państwo śmieją. Coż tak robi? Od rana do nocy kompot gotuje ze słomy makowej. Cała okolica uzależniona. Motyl Emanuel jest stracony. I na koniec ulubieniec dzieci. Proszę bardzo. Miś uszatek. Ksywka klapnięte uszko. Chodzi spać niemyty i bez kolacji. A do tego zna się z dziećmi nie od dziś. No ja nie wiem, co mam o tym myśleć. Po prostu nie wiem. I teraz, proszę Państwa, na koniec przykład empiryczny. Proszę. Co to jest? Zaczarowany. Czy tu trzeba po karetkę z kaftanami zadzwonić? Ja wam dam zaczarowany. Państwo sobie, to jest zwykły ołówek. Zwykły, a najzwyklejszy. Zer do waszych kont sobie Państwo nim nie dopiszą. Jedyny naprawdę zaczarowany ołówek, jaki znam, ma mój mąż. Thank you.